Przed nagrywającym porusza się samochód, w którym dwoje pasażerów z tyłu jest wychylonych przez okno. Przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest wykroczeniem. Jeśli pasażer nie ma zapiętych pasów, to policja ukara mandatem w wysokości 100 zł zarówno jego, jak i kierowcę. No cóż, może po prostu wysiadła im klimatyzacja i potrzebowali się przewietrzyć. Nagrywający dojeżdża do drogi głównej i zatrzymuje się przed białym samochodem marki Ford, który zaczyna cofać, uderzając w autora. Próba wymuszenia odszkodowania, czy może po prostu zapomniał trzymać hamulec? Tego niestety nie wiemy. Za to wiem, że jeśli zasubskrybujesz ten kanał, to do końca roku nie trafisz na żadne czerwone światła. Nie wierzysz? To zobacz sam. Film przedstawia kierowcę, który jedzie, jakby to powiedzieć, tyłem. Tak po prostu tyłem. A robi to najprawdopodobniej dlatego, że wjechał na jednokierunkową drogę szybkiego ruchu pod prąd. Jednak, panie kierowco, to, że jedzie pan tyłem, nie oznacza nagle, że porusza się pan poprawnie. Film przedstawia szybką nauczkę dla kierowcy, który wymusił pierwszeństwo na niebieskim pojeździe. Policja była w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, a za najczęściej spotykane wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu kierującemu grozi 350 zł i 6 punktów karnych. Na nagraniu widzimy stojące samochody w korku. Jeden z kierowców podchodzi do innego kierowcy, który mu najwidoczniej wcześniej podpadł i chce być agresywny wobec niego, próbując go uderzyć lub poszarpać. Jednak kierowca siedzący w samochodzie był przygotowany na taką sytuację i szybko w ruch poszedł gaz pieprzowy, którym agresor dostał po oczach. Skłamałbym, jakbym powiedział, że mi przykro, więc najlepiej nic nie powiem. Nagrywający, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost, wpada na kierowcę, który najprawdopodobniej przejechał na czerwonym świetle, tym samym doprowadzając do zderzenia z nagrywającym. Niestety, tak się często kończy nieprzestrzeganie świateł. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Poruszający się przed autorem filmu kierowca żółtego samochodu zaczyna zjeżdżać do rowu, uderzając w znak oraz drzewo, które na skutek uderzenia łamie się na pół. Jak się okazało, był on pod wpływem alkoholu. Autor nagrania skręca w prawo i zarejestrował sytuację związaną z kierowcą, który wyjeżdżając z zakrętu wjeżdża na chodnik, po czym uderza w ogrodzenie jednego z domów. Nie wiadomo, czy kierowca nie wyrobił na zakręcie, czy po prostu nie miał zamiaru skręcić kierownicą. Dziwna sytuacja, ale i takie zdarzają się na polskich drogach. Na nagraniu widzimy, jak kierowca z srebrnego Mercedesa postanowił wepchnąć się przed innego kierowcę tuż przed samym rozjazdem. Gdy ten zatrąbił, wpadł w szał, bo wysiadł z samochodu, a następnie próbował kopnąć samochód, przed który się wepchnął. Po przejechaniu poszkodowany zatrzymuje się w tunelu, a następnie kierowca Mercedesa wjeżdża mu w tył, po czym wysiada z samochodu i próbuje dostać się do poszkodowanego, chcąc zrobić mu krzywdę. Jednak ten w porę zablokował drzwi, dzięki czemu skończyło się tylko na tym, że zaczął atakować jego samochód. Na całe szczęście, jak wyznaje autor nagrania, udał się na policję i wobec agresora zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Pamiętajcie, gdy jesteście świadkami podobnej sytuacji, wezwijcie policję. Pewnemu kierowcy w Elblągu mocno się nie spodobało to, że inny kierowca zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Swoją bezmyślną frustrację postanowił wyładować w najgłupszy sposób z możliwych, powodując kolizję. Próbował winę za nią zrzucić na swoją ofiarę. Skończyło się na tym, że otrzymał grzywnę. Nie będę udawał, że mi go szkoda. Kierowca Volvo zatrąbił na kierowcę Audi, który wymusił na nim pierwszeństwo, a to zdecydowanie uraziło jego ego. Wyszedł z samochodu i postanowił awanturować się na środku drogi, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Do niepotrzebnej sytuacji doszło przy parkingu jednego z centrów handlowych. Kierujący Volkswagenem wyjechał z parkingu pod prąd, co nie spodobało się emerytowi przechodzącemu przez pasy, więc po prostu na nich stanął, blokując mu przejazd i tłumacząc, że nie ma prawa tego robić. Zdenerwowany kierowca nie mógł już tego znieść i przejechał przez pasy, nie zważając, że stoi na nich człowiek, a ten wściekły zaczął za nim biec. Następnie doszło do dyskusji między nimi. Co prawda zachowanie obu mężczyzn miało jakieś uzasadnienie, jednak czy sytuacja ta była potrzebna? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. W Warszawie na drodze przy Placu Bankowym doszło do zdarzenia, w którym to rowerzysta uderzył kierowcę białego vana. Sam kierowca przyznał, że zajechał mu wcześniej drogę, jednak nikomu nie daje to prawa do stosowania przemocy. Na nagraniu kierowca granatowego samochodu chce ominąć stojącego czerwonego Peugeota, co bardzo nie spodobało się jego właścicielowi, bo jak w ogóle ktoś śmiał go ominąć, pomimo że stał on praktycznie na środku drogi, blokując przejazd, więc postanowił wysiąść i nieco wyładować swoje nerwy na kierowcy granatowego auta. Niektórzy kierowcy powinni zaparzyć sobie trochę melisy, zanim siądą za kółko. Może by to nieco pomogło. Obejrzawszy nagranie, możemy zobaczyć konflikt pomiędzy agresywnymi kierowcami na lokalnej drodze osiedlowej. Pomimo braku racji, chyba myślą, że jeśli jest ich więcej, to ją mają. Kierowcy uparcie starają się usunąć z drogi prawidłowo poruszającego się kierowcę Forda, gdyż ich pas ruchu jest zablokowany przez zaparkowane samochody. Niestety bądź stety, kierowca Forda ulega, może i dobrze, jak to się mówi, głupszym się ustępuje.
Chamstwo na drodze to temat wart piętnowania. Na drodze ekspresowej S1 doszło do bulwersującego zdarzenia. Kierowca Mercedesa postanowił wyładować swoją agresję na współużytkowniku drogi, który czymś najprawdopodobniej wcześniej mu podpadł. Kiedy w końcu niektórzy kierowcy się nauczą, że to nie oni są od wymierzania sprawiedliwości? Autor filmu, widząc pieszych, zatrzymuje auto. W podobny sposób nie zachowują się niestety inni kierowcy poruszający się lewym pasem. Mimo że piesi są już na pasach, jadą przed siebie. A to wszystko na oczach policjantów wyjeżdżających z lewej strony, którzy szybko ruszyli za kierowcami nieszanującymi pieszych. Na nagraniu pojazd policji uderzył w tył samochodu, który zmieniał pas na skrzyżowaniu. Kto w tej sytuacji waszym zdaniem zawinił? Dajcie znać w komentarzu. Posłużę trochę. O kurde, stuczka. Nagrywający, poruszając się drogą, zauważa leżących mężczyzn na poboczu drogi, będących prawdopodobnie, a nawet na pewno, pod wpływem mocniejszych płynów. Na szczęście szybko pojawia się policja, która robi porządek z mężczyznami, którzy leżąc w takim miejscu narażali swoje życie na niebezpieczeństwo. Autor filmu napotyka na swojej drodze rowerzystę z telefonem w ręku, który przez to, że zagapił się w swój wirtualny świat, o mało nie wjechał na samochód nagrywającego. Na szczęście ten szybko użył sygnału dźwiękowego, dzięki czemu udało się uniknąć nieprzyjemnej sytuacji. Tego, nie jeździ na teraz z telefonem. Osoba nagrywająca uchwyciła, gdy na jednym ze skrzyżowań podczas skręcania w lewo rowerzysta z nieznanych przyczyn zaczął wydzierać się do kierowcy szarego samochodu, a następnie chciał pokazać, kto tu rządzi, i kopnąć w jego samochód. Jednak karma zadziałała tu natychmiastowo i agresywny rowerzysta zwyczajnie się wywrócił podczas wykonywania tej czynności. Jest to jedna z takich nagrań, na których zwyczajnie ciężko się nie zaśmiać. Nagrywający na skrzyżowaniu po zobaczeniu zielonego światła jedzie na wprost, a tam nie wiadomo z jakiego powodu pod prąd jedzie kierowca innego samochodu, który o mały włos nie doprowadził do czołowego zderzenia. Sukinsynu ty, widział pan to? Na nagraniu widzimy nadjeżdżającego kierowcę z ogromną prędkością, który wpada w poślizg, przez co przejeżdża przez całe rondo bokiem, kończąc na chodniku z przeciwnej strony. Na filmie widzimy poruszającego się po buspasie dostawcę jedzenia na skuterze, podczas gdy kierowca Renault bez upewnienia się, czy ktoś jest na drodze, zmienia pas i dochodzi do kolizji z kierowcą skutera. Na całe szczęście kierowcy nic się nie stało, choć zapewne musiało boleć, jednak mogło skończyć się to o wiele gorzej. Na nagraniu widzimy spokojną jazdę autora filmu, gdy nagle zza zakrętu wyjeżdża kierowca, zderzając się czołowo z nagrywającym. Jak się okazało, kierowca jadący z naprzeciwka w organizmie miał ponad 2 promile. To nagranie pokazuje, że nawet spokojna jazda nie zawsze jest bezpieczna. Nagrywający, jadąc drogą krajową, mija rowerzystę, który podczas jazdy drogą korzysta z telefonu. Autor filmu upomina rowerzystę, że tak nie wolno robić, lecz bez skutku. Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem jest wykroczeniem, za które można dostać 200 zł mandatu. Trzeba pochwalić tu zachowanie autora nagrania, który próbował przemówić do rozsądku rowerzyście, jednak ten wykazał się skrajną głupotą, używając telefonu na tak niebezpiecznej drodze. Koleżko, schowaj ten telefon, okej? Jak jedziesz na takiej drodze? Rozumiesz, co mówię? Czy mam policję wezwać?